Bardzo dziękuję za podjęcie interwencji w spółce Energooświetlenie. Natomiast z ubolewaniem stwierdzam, że spółka Energooświetlenie nie przyjęła niestety wniosku ani mojego, ani Zarządu Dróg Miejskich w sprawie wymiany tego oświetlenia na energooszczędne i bardziej efektywne. Podnosiłem w swoim zapytaniu kwestię tego, że są tam oprawy sferyczne, czyli okrągłe, które oświetlają zarówno chodnik, jak i niebo niepotrzebnie. I zresztą świecą pomarańczowym światłem, które też jest bardzo nieefektywne. Ja mam wielką prośbę do pana prezydenta, do Zarządu Dróg Miejskich, za pośrednictwem pana prezydenta, aby otrzymać zinwentaryzowane oświetlenie, które jest dzisiaj w zarządzie tej spółki Energooświetlenie. Jaka zdaniem Zarządu Dróg Miejskich, zdaniem pana prezydenta, jest szansa na to, aby te wszystkie ciągi uliczne i chodniki, które są dzisiaj obsługiwane przez tą spółkę, przejąć na majątek miasta, czyli dokonać miejskich inwestycji, żeby podziękować tej firmie za obsługę oświetlenia w mieście.